Mieliśmy okazję usłyszeć dzisiaj z trzeciego rozdziału Księgi Daniela fragment, który bardzo często w starożytności już przedstawiano, mianowicie próba spalenia, zagrożenie śmiercią tych, którzy odmówili oddania pokłonu posągowi, który kazał sporządzić Nabuchodonozor i który to kazał tym trzem młodzieńcom uprowadzonym do niewoli babilońskiej oddać cześć. Zagrożone to jest śmiercią. Zobaczmy, jaka jest odpowiedź Szadraka, Meszaka i Abednego. Nie musimy Tobie, Królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, Królu. Jeśli zaś nie, wiedz, Królu, że nie będziemy czcić Twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który Ty uczyniłeś. Zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie wiara w życie przyszłe, w życie po śmierci nie jest mocno ugruntowana i widzimy, że na dobrą sprawę odpowiedzi nie ma wyraźnego powiedzenia, że nawet jeżeli nas zabijesz, to przecież będziemy żyli u Boga. Tak będą odpowiadać bohaterowie, męczennicy za wiarę w księgach machabejskich, ale to jest kilka wieków później. Teraz natomiast zobaczmy na wiarę tych, którzy nie mają nawet tej nadziei życia wiecznego. Oddają się Bogu, który może ich wyratować, jeżeli zechce, ale też bez jakiejś własnej nadziei, nadziei płynącej z wiary, są gotowi pozostać przy tej wierze, przy Bogu jedynym, ale nie oddawać pokłonowi, temu posągowi sporządzonemu przez Nabuchodonozora. Można by powiedzieć, że ta ich wiara jest mocniejsza od tych, którzy są później męczennikami, którzy później mają nadzieję życia z Bogiem. Zwłaszcza męczennikami chrześcijańskimi, którzy łączą swoje cierpienia i swoją mękę ze śmiercią Jezusa, którzy najbardziej zbliżają się do Niego, w Jego naśladowaniem. To bardzo piękny, mocny znak tej wiary, którą człowiek ma wobec Boga, który jest Panem jego życia. To piękny znak i przejaw mocnej wiary, takiej mocnej, że nie lęka się śmierci, nawet bez nadziei zmartwychwstania. W przypadku tych trzech młodzieńców jednak Bóg interweniuje. Zostają wyratowani z tego pieca. I efektem tego, co się stało, jest uznanie Nabuchodonozora, wyznanie wiary w Boga Izraela. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, aby uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza Nim. Czcimy męczenników chrześcijańskich, którzy złączyli się w swojej śmierci i nie zostali wyratowani z opresji, tak jak Szadrak, Meszak i Abednego. Czcimy, ponieważ wierzymy w ogromne działanie tego wyznania wiary aż do końca. W starożytności chrześcijańskiej powstało powiedzenie: krew męczenników nasieniem nowych wyznawców Chrystusa. Każda śmierć, której Bóg nie uratował męczennika, czy od której nie uratował, a była mocnym wyznaniem, rozchodziła się szeroko wieść o tym i przymnażała tych, którzy zaczynali wierzyć w takiego Boga, do którego warto oddać życie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.